ASPI wesprze działania kulturalne Suwalskiego Ośrodka Kultury adresowane do dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu podpisano porozumienie w tej sprawie. Tej spółce zawsze leżało na sercu dobro wydarzeń organizowanych w kierunku dzieci i młodzieży. To było takie bardzo istotne, żeby wspierać festiwale, konkursy, przeglądy poświęcone dzieciom i młodzieży. I właśnie dla mnie to jest też bardzo ważne, że do tej pory ta pomoc taka doraźna, dość skokowa, dzisiaj poprzez podpisanie umowy wieloletniej, trzyletniej do roku 2021 spowoduje, że my jako Suwalski Ośrodek Kultury będziemy mogli planować wydarzenia, podnosić ich jakość, rozszerzać grupę odbiorców, ponieważ mamy zapewnione wsparcie ze spółki ASPI. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ASPI będzie przekazywała wsparcie finansowe między innymi na organizację Suwałki Blues Festiwalu, ale pozostałe wydarzenia są adresowane do dzieci i młodzieży. Suwalskie prezentacje artystyczne, marzeń tańce na przykład, Dzień Dziecka na przykład, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek, spotkania z monodramem o podkówkę Pegaza i inne wydarzenia, które organizujemy w plenerze, a których szczegóły domawiać będziemy w roku 2020, we wrześniu na rok 2021. ASPI jest producentem narzędzi wykorzystywanych w branży drzewnej i meblarskiej. Skąd zatem decyzja o wspieraniu wydarzeń adresowanych do najmłodszych? Tradycję tą zapoczątkował mój ojciec. Zawsze staraliśmy się wspierać zainteresowania młodych osób. Wśród wielu wydarzeń artystycznych najbliższy sercu sponsora zdaje się być Wigraszek. Jesteśmy długoletnim sponsorem Wigraszka. Zawsze wspieraliśmy ten festiwal, aby też pogłębiać wśród dzieci ich pasje, ich zainteresowania. A wiadomo, że tutaj Wigraszek jest doskonałym festiwalem. Wiem też, że biorą tam udział nie tylko zespoły z naszego regionu, ale także pojawiają się zespoły z krajów graniczących z Polską, więc to też jest fajne, że nie jest to, że tak powiem, tylko festiwal lokalny, ale i międzynarodowy. I też fajnie, że dzieci i młodzież realizują swoją pasję poprzez wystąpienia teatralne, a wiadomo, to jest i taniec, i śpiewanie. Swojego zadowolenia z nowej długoterminowej umowy o wsparciu nie kryła również Alicja Andrulewicz. Bardzo się cieszę, że tym, co macie, dzielicie się z kulturą.